Ci rzeczywiście nie dali długo na siebie czekać. Usłyszawszy raban pod chałupą, wyskoczyli na dwór z karabinami, a zobaczywszy nasze sylwetki daleko już teraz na białym śniegu, otworzyli w naszą stronę silny ogień. Na szczęście strzelali z miejsca, nie ryzykując otwartego ataku. Jeszcze parę minut i dobiegamy do szczytu górki, na której znajdowało się parę samotnych chałupek. I tu stała się rzecz najdziwniejsza. Z jednej z chat wypadła dziewczyna i kierując się biegiem w naszą stronę, zaczęła krzyczeć rozpaczliwym głosem: Władek, gdzie jesteś? Władek, czy to ty? Co się tam dzieje? I tak pokrzykując, zrównała się z naszą trójką. Ponieważ śnieg leżał wszędzie, pomimo nocy, nasze twarze było widać wyraźnie. Widziałem, jak uspokoiła się nieco, gdy zobaczyła Słowika. Jędrek, co ty tu robisz? Zagadnęła z mniejszą obawą w głosie. Nie doczekała się jednak odpowiedzi. Słowik bez słowa przyłożył jej pistolet do głowy i pociągnął za spust. Leciała na ziemię, a ja, będąc święcie przekonany, że to jest skazana na śmierć narzeczona Władka, poprawiłem jeszcze krótką serią z mojej pepeszki. Strzały ucichły. Słychać było tylko dochodzący z daleka płacz. Zaczął pruszyć śnieg, gdy doszliśmy do granicy lasu szklarskiego, a stamtąd z powrotem do kwatery. Po dwóch dniach znajduje się na odprawie części oddziału, która była zakwaterowana w szklarach. Porucznik Belabes wydaje rozkazy dowódcom drużyn. Wszyscy przenosimy się tymczasowo do Piątkowej, aby lepiej zgrupować nasz oddział. Musimy usunąć się ze szklar, zwłaszcza teraz, po tej nieudanej likwidacji w Bachurzu. Nastawiłem uszu. Po jakiej nieudanej? Myślę, przecież wszystko poszło jak po maśle. Po skończonej odprawie proszę Belabesa o wytłumaczenie. Dopiero teraz wszystko zrozumiałem. Władek został zrobiony przepisowo, ale dziewczyna wcale nie była narzeczoną Władka, tylko jego siostrą. Więc dlaczego zginęła? Jest tylko jedno wytłumaczenie. Słowik znał obydwie dziewczyny osobiście i one znały jego. Nie mógł sobie pozwolić na to, aby siostra Władka rozpowiedziała wszystkim we wsi, kto zastrzelił jej brata, więc po prostu palnął jej w łeb, aby nie było świadków. Uważam ten wypadek za bardzo tragiczny. Zabita dziewczyna była podobno bardzo lubiana we wsi, a nie godziwszy się z poglądami swojego brata, nawet kilkakrotnie miała go ostrzegać, by nie mieszał się w polityczne sprawy, które w końcu mogą skończyć się tragicznie.